mu jedno oko. Będziemy skoncentrowani. I kreska. USA. To musi boleć. Zruszyli. Ale trudna sytuacja. Czy wytrzyma? Nie wytrzymał. Team Preston zwycięża. Kaji Murad Zolojew zanotował pierwszą uwagę na piękne oczy hostessy. Ocenić na plus. A teraz tak jak powiedziałeś. Nie docenić Dabroczyńca i znowu gdzieś tam Haka zakręca, tak dokręcił. No musi to wygrać. W lepszej pozycji Kazak się cały czas broni. Już niewiele brakuje. Milimetry. Całkowicie otworzył. Jest swoją koniec. Rękę. Drugi przegrywać. Wydaje mi się, że zawodnicy mają na swoim koncie już po jednej porażce, a więc nie mogą. Odmawia mu posłuszeństwa, oddał ten pojedynek, a tutaj Dimitry związani znowu na prowadzeniu leżące, ale musi kontrolować łokieć, nie może dosunąć pod ochotnika w trudnej sytuacji. Dosłownie centymetr nad poduszką boczną zatrzymał się Dimitry Śmiechow, który próbuje zepchnąć. Teraz widzimy te ruchy szarpane. Jest Dimitry, ale tutaj nie. Natomiast sędziowie zareagowali wtedy, kiedy widzieli. Tak, tutaj widać dokładnie. A więc pogromca naszego dziennikarza Michała Pieńskiego pod godna wejścia do strefy medalowej. Także stawka jest kolosalna. Zobaczymy jak teraz. Walka tak. Haka przystąpi, jeżeli chodzi o technikę walki. Jest ponad 50 technik walki, które różnią się czasami najdrobniejszymi szczegółami. A tutaj obaj walczą. Hakus daje, że pokazuje siłę w tej technice walki. Kostadinow, zawodnik, który jest niezwykle wytrzymały. Bardzo szybki, dobrze walczący, tak. A teraz jest właśnie w tej mównicy, w tarapatach. Silajew kontratakuje jeszcze raz i jeszcze raz, a cały czas gromadzi siłę Kostadinow, cały czas czeka na tą kontrę, przechodzi do kontrataku. Silajew, ale historia! Kostadinow przechodzi dalej. No i Silajew nie poprawił. Finał na prawą rękę, kategoria Open. Andrzej Bys. Nie wiem co powiedzieć, zresztą po prostu dłonie, teraz Puszkar czeka na to samo. Już wystartowali, tak, rozlew drobina. Ready go i odrzucili drobin w trudnej sytuacji, ale... Ale walczy, brawo, brawo, okrzyk jeszcze, żeby się pobudzić. Ależ fantastycznie walczy na tą prawą rękę. Czy będzie sensacja? Pałokcia. Nawijalska Puszkara. To jest to, co jest tam. Przypomnijmy, że Andrzej Puszkar to pięciokrotny mistrz na lewą rękę kategorii Open, ale tylko raz wygrywał na prawą. Sytuacja na pisaniu, znalazł się Trubin, troszeczkę przeszwał start. Puszkar cały czas atakuje, ale Puszkar ma jeden wał na swoim koncie, również ma jeden wał Trubin. No i podwyższa swoją pozycję Trubin, cały czas walczy o dominację. Oby tylko utrzymali wał, łokcie na podłogu, nie spowodowali, żebyśmy tak piękny pojedynek. Ależ napięte mięśnie Trubina, który przychodzi do kontrataku. Jeszcze nie. Drugi faul. Ale zwyczajnik musiał wysilić się, aż westnął, pokręcił głową z niedowierzaniem, nie spodziewał się tego. Wielkie brawa dla Dimitrija Trubina, no i oczywiście dla...